Cześć, moi drodzy, witam was na kanale VideoBlogTech Tech Gaming pełną gębą, czyli najnowsza myszka gamingowa od firmy Corsair M65RGB Elite i podkładka pod myszkę wersji Extended Large, czyli największa, jaka jest możliwa z dostępnych też od Corsera mm 350 Taki duet dzisiaj dla was przetestuję. Zobaczymy, czy jest warty wydanych na nie naszych złotówek. Do tego testu, recenzji i prezentacji tych gamingowych produktów od Corsaży. Serdecznie Was właśnie zapraszam. Tak Bogiem ma prawdą, ta podkładka ma wielkość mojego dywanika łazienkowego. Zacznijmy od podkładki, bo jest o niej mniej do powiedzenia. Zobaczcie, jaka jest gigantyczna. O! Gwarancja dwa lata, zarówno na myszkę, jak też na podkładkę. Ech stronę. Jest potężna, jest ciężka, bo jest gruba i jest materiałowa, a do tego od spodu ma gumę, która faktycznie nie ślizga się po naszym stanowisku pracy. No jest duża, się przyznać. Generalnie robi wrażenie. Design malunek, wizerunek, który jest zawarty na tej okładce, też jest całkiem sympatyczny, jak na Corsera przystało. Moi drodzy, jest to podkładka, która ma grubość 5 mm. Jest miękka, ale trzeba użyć siły, żeby ją wgnieść. Będzie doskonale wygładzała nasze stanowisko pracy. Jej wielkość to 900 mm na 400 mm. No i grubość, już znacie, 5 mm. Jest to materiałowa podkładka, a dokładnie jest wykonana z płótna. Ma ona obniżoną wartość tarcia, współczynnik tarcia, przez co idealnie nadaje się dla osób, które grają w FPS-y, gdzie myszki powinny być lekkie i szybkie. To jest właśnie podkładka dla tego typu graczy. O jej, dalszych, o jej dalszych pozostałych zastosowaniach opowiem Wam na końcu. Brzegi obszyte nicią, co zapobiega strzępieniu się materiału. O spodzie już wiecie, że jest guma, że się nie ślizga i generalnie tak to wygląda ostatni. Ops, rzut oka w pełnej okazałości zanim przejdę do myszki. Dodam jeszcze tylko, że ma podwyższoną odporność na ścieranie, to znaczy, że po miesiącu dwóch, trzech użytkowania nie wytrzemy takiego białego śladu, jak to ma miejsce w materiałowych podkładkach i generalnie dalej będzie wyglądała, przynajmniej powinna wyglądać tak jak w tym momencie. Oczywiście nie mam trzech miesięcy, żeby przetestować tą podkładkę w praktyce, ale ale ona zostaje u mnie, więc trafi na mój test bench. Jeżeli coś się wydarzy, zanotujcie sobie datę dzisiejszego testu, to Wam to kiedyś pokażę, że na przykład wydarła się w tym miejscu, albo się zepsuła, albo coś się z nią stało, albo katapultował się na nią mój soczek, jabłkowy oczywiście. Przejdźmy do gryzonia, jakże sympatycznego. Jest to sukcesor znanego modelu M65. Który już od paru lat jest na rynku. Corsair myślał, myślał, myślał i wymyślił, co zmienić w nowym modelu, żeby był jeszcze lepszy niż poprzednik, niż pierwowzór tej myszki gamingowej. Pierwszy raz ta myszka została zaprezentowana w tym roku w styczniu na targach CES i teraz trafiła do mnie na testy w polskich sklepach. Niestety, na chwilę obecną, na chwilę publikacji tego materiału, jeszcze jej nie znalazłem, ale ocenie będzie na końcu wykonanie. Sam środek wykonany z miękkiego wróć z gładkiego lekko gumowanego plastiku ABS. Uchwyt pod kciuk jest natomiast wykonany z takiego szorstkiego, chropowatego materiału, który zapobie... zapewnia dobre, dobre przyleganie palca do powierzchni naszej myszki. To samo jest z prawej strony. Też Mały nasz palec, zależnie od tego, oczywiście jak trzymamy myszkę, bez problemu znajdzie stabilne oparcie na podpórce z prawej strony myszki. Spód srebrny, ale niech was to nie zwiedzie, to nie jest, moi drodzy, metal, to jest plastik. Tak, to jest plastik, natomiast polakierowany srebrzanką, jak kadrofery, dawniej zresztą ostatnio to mówiłem podczas testu jakiegoś monitora, ale wygląda, ok. znaczy jakościowo jest bardzo dobry, jest to twardy plastik. E, z Pięcioma ślizgami na spodzie. Ślizgi są teflonowe, dosyć grube. E, moi drodzy, mamy tutaj 9 przycisków, z czego 8 jest w pełni programowalnych. Rolka z taką teksturą gumową, oczywiście. Myszka posiada podświetlenie RGB, jest to podświetlenie dwustrefowe, rolka też jest podświetlana, rolka jest rolką, ale oprócz tego spełnia również funkcję przycisku. Co ciekawe, z lewej strony myszki, tu gdzie yy, przeważnie ląduje nasz kciuk, znajdziemy taki czerwony przycisk z celownikiem. Jest to przycisk snajperski. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest przycisk snajperski w myszkach, nie używał tego, no to już służę wyjaśnieniem. Generalnie po przytrzymaniu, wciśnięciu i przytrzymaniu przez, dłuższy, przez dłuższą chwilę tego przycisku zmienia nam się... DPI myszki. Zmniejsza się nam to DPI na wartość wcześniej przez nas ustaloną. Jest to dobra opcja do gier FPS, gdzie na przykład celujemy ze snajperki i potrzebujemy mieć małe DPI, żeby nam kursor nie gonił, wskaźnik celownik nie gonił po ekranie. Po puszczeniu, oczywiście, wszystko wraca do normy. Pod, pod nad tym przyciskiem mamy dwa dodatkowe przyciski wykonane z pianu Na topie również dwa i z prawej strony niestety żadnego. Te dwa przyciski nad trybem snajperskim. Spełniają podwójną funkcję, ponieważ mają po dwa mikro switche. switche są omrona, wytrzymują 50 milionów klików, natomiast sensor optyczny ma rozdziałkę 18 000 DPI i jest to PixArt 3391, więc jeden z najnowszych, najlepszych sensorów optycznych, jakie możemy znaleźć w myszkach. Sama myszka, jakby jej obciąć kabel, i wyjąć odważniki, bo posiada odważniki, waży 97 gramów. Maksymalnie możemy ją dociążyć do 115 gramów, więc teoretycznie jest to myszka lekka, tak jak powiedziałem na początku, przeznaczona dla graczy FPS. Oczywiście, pogramy też w inne gry, ale z racji swojej wagi jest to głównie myszka spełniająca swoje zadanie w FPS-ach, we wszelkiego rodzaju strzelankach. Niestety, żeby założyć odważnik, jak też, żeby go zdjąć z myszki, musimy posiadać śrubokręt. Musimy posiadać czubokręt płaski, ponieważ odważniki są przykręcane od spodu. Nie ma tu żadnej klapki, którą podnosimy i montujemy, bądź też wyciągamy odważniki do ciążniki. Niestety musimy to robić moi drodzy ręcznie, w ten właśnie sposób. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, no ale cóż, korsarze tak to sobie wymyślili, więc musimy z tym żyć. Z pozostałych bardziej interesujących parametrów ma pulling Rate na poziomie 1000 Hz idąc z dół jest to 250, 500, 125 dla niespieszących się osób, więc tak to sobie można ustawić. Oczywiście w pełni zarządzalna z oprogramowania IQ od firmy Corsair, które za darmo pobieramy z ich strony. Myszka pozwala na zapisanie swojego jednego profila do wewnętrznej pamięci. Nie jest to dużo, ale powinno wystarczyć, na przykład jak udamy się z nią do kolegi, bądź też na jakieś LAN czy też turniej, żeby sobie pograć. Nie musimy instalować oprogramowania Corsera, wystarczy sobie wczytamy z pamięci Myszki odpowiedni ten właśnie nasz profil. W ustawieniach znajdziemy też kalibrację podkładki, ale to już za pomocą softu. To też wam za chwileczkę pokażę na załączonym obrazku, a w zasadzie to w praktyce, bo za chwileczkę odpalimy IQ i zobaczymy, co to można z tą myszką zrobić. Kabel 180 cm, dosyć twardawy, nie jest to miękki, elastyczny kabel, dosyć sztywny, aczkolwiek jest cienki, materiałowy oplot i wtyczka USB niepozłacana. Natomiast no taka fajna gumowana na końcu taka inna troszeczkę. No. Wygląda jak pendrive. Oprogramowanie, jak już znajduje nam automatycznie urządzenia Corsair kompatybilne z tym, z nim i możemy sobie wybrać co tutaj, czym chcemy zarządzać. W tym przypadku jest to myszka i pamięć, ale skupimy się oczywiście na myszce. Można dopisywać swoje swoje makra, można je tworzyć, można je zmieniać, zapisywać, kopiować, eksportować, importować całkiem dużo rozwiązać. Możemy oczywiście sterować podświetleniem, mamy do wyboru kilka podstawowych trybów, plus kilka Lightning Link, czyli zintegrowanych z innymi podzespołami Corsera naszego komputera, bądź też akcesorami Corsera. Można sobie tutaj wybrać, dodatkowo je można w pełni praktycznie customizować, wybierać kierunek, prędkość i tak dalej, i tak dalej. Większość z Was zna dobrze możliwości wyprogramowania firmy Corsair, więc tutaj nie będę się na tym za bardzo skupiał. Można też tworzyć własne profile podświetlenia i przechodzimy do funkcji Opcji DPI. Mamy 5 ustawień DPI. Myszka je zapamiętuje. Zmieniamy je za pomocą tych przycisków na grzbiecie. Dodatkowo o wybranym trybie informuje nas kolor podświetlenia tutaj pomiędzy tymi dwoma przyciskami. Możemy sobie go też zmienić i zapamiętać, który kolor odpowiada jakiej wartości DPI. DPI można ustawić niezależnie pomiędzy oś Y i oś X. Można to oczywiście też sparować, żeby te dwie osie pracowały synchronicznie na tym samym DPI. Tutaj jest Ustawienia trybu snajperskiego, możemy sobie ustawić przy jakie chcemy mieć DPI przy dłuższym wciśnięciu tego klawisza, i wtedy dobrze wycelować. Opcja dobra dla camperów. I możemy sobie ustawić, skalibrować podkładkę moi drodzy. Musimy się tutaj pobawić troszeczkę tym. O, i tyle. Generalnie chwytamy pointer i kręcimy nim w kółko, patrząc, żeby strzałeczka na dole była na polu zielonym praktycznie cały czas. I to jest dobra kalibracja. No i pooling rate możemy sobie zmienić z głównego menu. Tak jak mówiłem, mamy do wyboru cztery tryby. I mamy też możliwość rzeczywiście zmienia jasności podświetlenia z samego RGB. I test interpolacji. Zaczynamy od ustawienia 800, od ustawień fabrycznych. Na ustawieniach fabrycznych to zrobimy, a potem zmienimy tylko ostatnie ustawienie na 18000 i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce. Przy ośmiuset jest oczywiście ok. Przejdźmy sobie na tysiąc pięćset jest w porządku. Kolejne ustawienie trzy tysiące jest ok. Kolejne sześć tysięcy. Jest w porządku. Następne mamy 9000. Mieszka mi ucieka. Ale jest też w porządku. I zmienimy sobie teraz ostatnie na tysięcy I spróbujmy złapać kursor. Bardzo ciężko się operuje myszką przy tej rozdzielczości. To mi uciekła, ale to nie jest błąd myszki, tylko moja niedokładność, bo na ułamek sekundy puściłem przycisk. I pooling 1000 Hz, wszystkie wartości są zbliżone do 1000, więc tutaj jest jak najbardziej w porządku. Kilka słów podsumowania, moi drodzy. Zacznę może od cen. Podkładka MM350 w tej wersji, wersji Extra Large, czyli największej, 900 mm, kosztuje około 165 zł. Myszka M65 RGB Elite nie znalazłem jeszcze w polskich sklepach, powinna się niedługo znaleźć na półkach sklepowych, natomiast na chwilę obecną w przeliczeniu z niemieckich sklepów z euro wychodzi około 360 zł. 5 zł. tak plus minus mniej więcej. Więc sporo, ale za to otrzymujemy perfekcyjnie wykonaną myszkę gamingową, a propos pasowania materiałów z bardzo dobrym sensorem optycznym, z bardzo dobrą responsywnością, feelingiem podczas pracy. Jest bardzo wygodna, dłoń i nadgarstek nawet po kilkugodzinnej pracy Rozgrywce nie męczy się, aczkolwiek moje palce zaczęły się pocić na tej powierzchni myszki. Bardzo pomaga w grach tryb snajperski. Jak już powiedziałem, dla kamperów idealny, dla tych co siedzą gdzieś w krzakach ze snajperką, będzie jak znalazł. Jedyny minus, który znalazłem w tej myszce, to uciążliwe wyjmowanie i montaż odważników. Poza tym mamy tylko trzy. Nie zrobimy z niej ciężkiej myszki. Jest to myszka. Z przeznaczeniem, jak już mówiłem, do fps u więc myszka dosyć lekka. Więcej wad tutaj i uwag, co do niej nie mam. Podkładka, moi drodzy. Bardzo gruba, fajna, mięsista, e, oprzyta materiałem, faktycznie z dobrym poślizgiem dla sportowych szybkich myszek. Jak najbardziej jakościowo Aproof. Bawełna, fajna. E, Cena myślę, że adekwatna do jakości i wykonania tej podkładki, jak już mówiłem, 165 zł. Możemy na niej położyć naszą klawiaturę, możemy na niej położyć naszą myszkę, możemy położyć talerz z zupą, drugie danie, monitor, puszkę z napojem energetycznym, ewentualnie możemy ją zabrać na wycieczkę w górę i używać jako naszej karimaty, bo też się pewnie przyda. No i drodzy, podsumowując, moja rekomendacja dla obydwu produktów, a dla myszki dodatkowo jeszcze super jakość. I to tyle moi drodzy z tego testu, recenzji i prezentacji dwóch produktów gamingowych od Krosaży. Dajcie mi zacząć pod filmem w komentarzach, co wy myślicie o tych produktach? O podkładce, o tej myszce. Czy wam się podoba z wyglądu, z designu, czy wam się podoba RGB tej myszki, czy chcielibyście taką nabyć, czy potrzebujecie taką karimatę do domu, na przykład jako zamiennik waszego materaca, bądź też ewentualnie w ostateczności możecie ją użyć jako podkładkę pod myszkę, bądź też pod cztery myszki, 6 albo 8 myszek, ile tam hodujecie, no to możecie użyć pod to. Z chęcią poczytam Wasze komentarze, jak już mówiłem, ode mnie. To tyle, moi drodzy, z tego testu recenzji i prezentacji M65RGB Elite i MM350 od Crosera w wersji Extra Large. No, jak Wam się ten test recenzja podobał, nie zapomnijcie jak zwykle o kciukach w górę pod filmem i jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, bo dla subskrybentów niedługo kolejne konkursy. Oczywiście też na live będzie giveaway. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam Was, wideoblog.tech